Cześć, witam serdecznie wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się ponownie, żeby zobaczyć, jaki jest postęp w mojej mini pasiece. Jak możecie zobaczyć z zewnątrz, jest dosyć spora aktywność w ulach. Zaczęły się właściwie pożytki jesienne. Chociaż może trochę pszczoły też rabują się nawzajem. Ale to zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja w środku i ocenimy rozwój tych trzech rodzin, które tutaj w mojej pasiece się znajdują. Zaczynamy dzisiaj od tego ula najsilniejszego. Zobaczymy, jak tu wygląda w nim sytuacja. Na pewno jest dobrze. Mam nadzieję zresztą. I jeśli sytuacja jest na tyle dobra, to dzisiaj założę. To dzisiaj założę im korpus na miód. No, ramki nie są jeszcze odbudowane. Właściwie sytuacja chyba niewiele się zmieniła od zeszłego tygodnia. Być może ta wzmożona aktywność to dopiero początek jakiegoś pożytku, który się teraz zaczął. Ale spojrzę tutaj na ramki, które miały czerw w tamtym tygodniu. Zobaczymy, jak teraz to wygląda. Czerw jest wygryziony, częściowo zapakowany. Zapakowana jest ramka już pyłkiem i z drugiej strony już jest plaster obłożony jajkami. Tak więc rozwój wciąż następuje. Może nie na tyle szybki, żeby umożliwił im odbudowywanie plastrów. No ale jakiś postęp jest. Skoro czerw się wygryza i pojawiają się nowe jajka. Podobna sytuacja będzie prawdopodobnie tutaj. Tak, tutaj jest czerw wygryzający się. Tak więc myślę, że nie będę za bardzo im tutaj zawracał głowy. Niech sobie pracują nadal, bo rzeczywiście nawet nie jest odbudowane 7 ramek wewnątrz, w tym górnym korpusie. Zobaczymy, jak w dolnym. Jest tak zaklejony mocno, że nie mogę nic unieść.
Tutaj odbudowa idzie dosyć dobrze również. Ale jeszcze to chyba nie jest to. To jeszcze nie jest ten pożytek, który by umożliwił im odbudowywanie ramek. Chociaż tutaj niektóre ramki są odbudowywane całkiem nieźle. Jest 4 ramki czerwiu. Ale są też i puste, których pszczoły nie odbudowują. Tak jakby gniazdo było przesunięte w tą stronę troszeczkę. No ale też mają dużo pokarmu. Tak jak tutaj. Zaraz będę starał się pokazać tą ramkę. Mi się ją uda wyjąć. A, jest za gruba. Muszę wyjąć najpierw tą. Nad tą dopiero pracują. Ta jest cała założona miodem, jeszcze nie zasklepionym, no ale wygląda to naprawdę ładnie. Czyli cóż, no cały czas pracują, więc nie będę im tutaj już więcej przeszkadzał. Mam nadzieję, że ten pożytek jesienny się rozpocznie na dobre. Pszczoły będą mogły zacząć z niego korzystać. No ale wciąż, jeszcze nie mogę założyć korpusu na miodnie, bo jest za mało ramek odbudowanych. Zostawiamy tak jak jest. Zajrzymy teraz do najciekawszego ula eksperymentalnego, w którym sytuacja była dosyć tragiczna. Musiałem wymieniać matkę w niej, w tym ulu, w tej rodzinie. Na szczęście matka została zaakceptowana i zaczęła pracować. Jak jej ta praca idzie, za chwilę to zobaczymy. Zaczynają pracować nad ramkami.
są w ramkach małe larwy. Chociaż ramki jeszcze dopiero co zostały zaczęte, odbudowa ich, a już są małe larwy. Mocno się denerwują, więc to jest jakiś taki, nie wiem, dziwny sygnał, że no prawdopodobnie nie mają, zbytnio pożytku, więc tutaj jest trochę frutniowego czerwiu, ale jak widać jest czerw normalny na nich też, na tych ramkach. Tutaj to samo. Trochę czerwiu trutniowego, ale i normalny czerw jest. Więc wszystko wskazuje na to, że wszystko wraca do normy. Zobaczymy kolejną ramkę. Tutaj jest, są larwy, piękny czerw. Być może ten ul jakoś się odbuduje. To jest ta ramka, którą włożyłem z sąsiedniego ula, z mnóstwem młodych pszczół na nim, ale są już jajka i są larwy wewnątrz. Czyli królowa pracuje pełną parą. No tutaj dopiero się odbudowa zaczęła. Dalej nic się nie dzieje, więc zostawiam. Ale wyjmę im, jeśli nie ma czerwiu w ramce, to wyjmę tą jedną. Jakiś jest taki ten... Rodzina jest trochę wnerwiona strasznie. Może sąsiednie ule przed chwilą rabowały ten ul, nie wiem. Mogło być i tak. Idź. Zobaczyć, jak wygląda ta ramka tutaj. Nie ma tu zbytnio w tej ramce nic ciekawego. Jest trochę pyłku.
No nie wiem. Nie, może zostawię ją. Nie jest zbytnio krzywa. To jest ta jedna z tych pierwszych ramek, która była tak mocno zaczerwiona. No dobrze. Nie będę dalej grzebał. Pszczoły są nerwowe. Niech tam sobie robią dalej. Ul pomarańczowy powinien również radzić sobie dosyć dobrze. Zaraz to sprawdzimy. Po pierwsze, ten górny korpus oczywiście jest nadal wciąż pusty, nieodbudowywany prawie w ogóle. Tutaj jest na jednej ramce, widzę, chyba zasklepiony czerw. Tak, jest troszeczkę zasklepionego czerwiu. Ale wciąż prace się nie posuwają. Jeśli pożytek ten jesienny nie będzie zbyt dobry, no to cóż, trzeba będzie zakarmić pszczoły na zimę, zmniejszyć gniazda i niech już tak idą do zimy. Tutaj wszystko jest puste, jest jedna ramka z miodem. Na razie tyle. Nie będę tu patrzył, zobaczę na dole. Tutaj już jest troszeczkę lepiej. Ramki są odbudowywane, jest czerw. Zobaczę tylko, czy są jajka, bo w górnym korpusie nie widziałem. Przeglądałem wszystkiego oczywiście, ale tutaj odbudowa jakoś idzie. No, zobaczymy dalej. Są jajka wewnątrz, już w tych komórkach, z których niedawno wylęgły się pszczoły. Tylko nie jestem pewien co do jednego matecznika. Albo mi się wydaje, albo widzę w nim jajko.
Tak, było jajko złożone. Czyżby ta rodzina wchodziła w jakiś nastrój rojowy? Nie wiem. A może tak tylko prewencyjnie czasami pszczoły wkładają jajka do tych mateczników i potem je może wyjmują. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Tutaj jest bardzo ładnie, jajek jest naznoszone bardzo dużo. Więc matka musi je znosić cały czas. Cała ramka pyłku zaklejona aż grubo, aż ciężka jest. Nie będę przeglądał dalej. Jajka są. Młody czerw jest, więc nie ma co ich tutaj zawracać głowy. Niech pracują dalej, tak jak pracowały. Tak więc, jak widzieliście, zbytniego postępu nie ma od zeszłego tygodnia. Mam nadzieję, że jest to spowodowane tylko tym, że dopiero co niedawno zaczęły kwitnąć ostatnie pożytki, tutaj nazywane jesiennymi. Zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak sytuacja będzie wyglądała. Jeśli przez najbliższe 2 tygodnie bądź 3 kwiaty, które tutaj kwitną, nie zabezpieczą moich pszczół na zimę, będę musiał je dokarmić. Coraz mniej już spodziewam się jakiegokolwiek miodu dla mnie, ale cóż, może pszczoły jeszcze mnie zaskoczą, kto wie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie moich filmów, za komentarze i wszelkie porady. Wszystkie czytam i próbuję odpowiedzieć na niektóre. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Cześć.